Dzień dobry, witamy w Smak Sztuki. Kolejna porcja naszych doświadczeń, informacji dotyczących skutków, efektów zjadania zielonej żywności, czyli soczku z młodego jęczmienia i chlorelii pyrenoidozy. Ja chciałam nawiązać do takiego sympatycznego zdania, które brzmi: genu nie wydłubiesz. Usłyszałam to ostatnio i pomyślałam sobie, że może warto rozbroić ciężar gatunkowy tego zdania, bo ono brzmi fajnie, ale tak jakby bardzo zdecydowanie, tak jakby nic się nie dało zrobić z naszymi genami. No wiadomo, nie wydłubiemy, ale nie jesteśmy skazani na wszystkie jakby przypadłości, ani na rozwijanie też wszystkich talentów, jakie dostajemy w genach, więc należałoby na to popatrzeć i w taki sposób. Chciałam opowiedzieć na przykładzie genów w mojej rodzinie o tym, jak bardzo można wpływać na to, jak się będzie ten nasz materiał genetyczny w życiu pokazywał na zewnątrz. Moja babcia, mama taty, miała bardzo suchą skórę i jak była naprawdę młodą kobietą, miała 45-50 lat, to już miała tak dużo zmarszczek na twarzy, że jak ja ją zapamiętałam jako mała dziewczynka i potem, to ona miała tylko jeden fragment niepomarszczonej skóry i to był sam czubek nosa. Ale babcia paliła mnóstwo papierosów. Mój tata, który odziedziczył po babci, po swojej mamie skórę, dość długo wyglądał młodo, ale on też palił dużo papierosów. No i po 40, może troszkę później, też zaczął być bardzo pomarszczony. No, ja jestem kobietą, chciałabym wyglądać ładnie. I wiedząc, że mam taką suchą skórę po babci, po tacie, no z niepokojem zawsze patrzyłam w przyszłość, a potem patrzyłam też w tą teraźniejszość, widząc, jak bardzo moja skóra jest pergaminowa, jak bardzo się wysusza i zaczyna marszczyć się i wiotczeć. I zaczęłam jeść tą zieloną żywność, czyli ten nasz soczek kochany z jęczmienia i chlorelkę, też z taką nadzieją, że również pomoże na kondycję mojej skóry czy włosów. Tak jak już opowiadałam kiedyś dawno, dawno temu, jakby pierwszą oznaką tego, że zielonki zaczynają działać, było to, że pojawiło się u mnie bardzo dużo tak zwanych baby hair i to nie tylko raz, ale z tego, co mi się wydaje, to takie trzy edycje już były w przeciągu tych 3 lat. I to jest fajne, ale patrząc na moją skórę, nie widziałam specjalnej poprawy i to mnie bardzo martwiło, szczególnie, że słyszałam, czytałam od różnych osób, że bardzo im się poprawiła cera, że im się wyrównał kolor, że jakieś plamy znikają. A u mnie tych różnych plam i na rękach, i na twarzy, no niestety widziałam i nadal widzę sporo. I teraz pytanie tak, przestać jeść, nie przestać jeść? No, ja jestem zdecydowana, że nie, bo widzę też inne zmiany. A po drugie wiem, że one, jakby zmiany pozytywne w organizmie występują stopniowo. U jednego szybciej się naprawi dany jeden organ, powiedzmy wątroba, u drugiego poprawią się nawet oczy, prawda, czy nawet kolory włosów, bo i o takich rzeczach słyszałam. Natomiast to, co dla mnie jest ważne, to to, żeby właśnie nie trzeba było używać tych wszystkich fluidów, podkładów i upiększać się tylko dlatego, że ma się plamy na buzi. Dzisiaj akurat mam taki fluid, co mi się rzadko zdarza, bo nie przepadam za makijażem. Natomiast osoby, które widziały już nasze filmiki, mogą porównać, że czasami kolor mojej twarzy, ten naturalny, nie wyglądał aż tak dobrze. Ale zaczynam obserwować i ja, że te różne przebarwienia powolutku, ale zaczynają znikać. I co chcę powiedzieć w ten sposób? Raz, że chcę powiedzieć, że geny nie determinują wszystkiego w naszym życiu, że bardzo dużo można zrobić i trybem życia, i właśnie sposobem odżywiania, i snem, i ruchem, i tak dalej. Wszyscy o tym wiemy, tylko rzadko kto to stosuje. A nie ma nic prostszego niż właśnie sok z młodego jęczmienia i chlorella, bo tak naprawdę nie musimy nic zrobić, tylko rozszczepać łyżeczkę albo pochrupać trochę drażetek, popić to i już będzie efekt zapewniony prędzej czy później.
Osoby, które by chciały się dowiedzieć czegoś więcej, albo dowiedzieć się, dlaczego to jest takie dobre, albo dlaczego my to tak zachwalamy, to zapraszamy do kontaktu. Telefon zostanie umieszczony pod filmem, więc czekamy na Państwa. Do usłyszenia i smacznego!